Pasterskie słowo. Niedziela Chrztu Pańskiego jest w obchodzie roku liturgicznego kolejnym świętem objawienia tajemnicy Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wprawdzie krótko i zwięźle prezentuje wydarzenie, które miało miejsce nad Jordanem, ale wiele dowiadujemy się o Jezusie i Jego posłannictwie. Można powiedzieć, że interpretacja wydarzenia jest wielkim światłem ku zrozumieniu naszego Zbawiciela i wezwaniem do kształtowania z Nim żywej więzi. Ewangelista Marek tak opisuje całe zdarzenie. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Z tekstu wynika, że nad Jordanem dokonały się aż trzy tajemnice. Jezus przyjął chrzest od Jana, został ochrzczony z wysokości nieba i Bóg objawił go światu. Wszystko poprzedza wyraźna zapowiedź ze strony Jana Chrzciciela. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Rodzi się najpierw pytanie, dlaczego ten, któremu Jan nie jest godzien posługiwać, przyjął od Jana chrzest z wody. Niewątpliwie święty Boga nie potrzebował oczyszczenia, natomiast jego wejście w wody Jordanu ma ogromne znaczenie dla nas, a więc dla tych, do których i dla ratowania których Jezus został posłany. Wstępując w wody Jordanu, Jezus w symboliczny sposób wkracza w ludzką historię. Co więcej, kiedy Jan chrzcił ludzi wodą i oczyszczał ich z grzechu, Jordan stał się ściekiem ludzkich brudów. Dlatego wstępując w wody Jordanu, Jezus stał się Bożym barankiem, który wziął na siebie brzemię ludzkich grzechów, zaś w wodzie przekazał swoją moc uświęcenia człowieka. Gdy Jezus wychodził z wody, otrzymał niejako drugi chrzest. To już nie chrzest Janowy, lecz Boży. Można powiedzieć chrzest święty, bo chrzest Duchem Świętym. O tej tajemnicy namaszczenia Jezusa Duchem Świętym święty Piotr wyraźnie mówi w domu Korneliusza. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Z wypowiedzi apostoła Piotra dowiadujemy się także o skutkach chrztu Duchem Świętym w życiu i posłannictwie Jezusa. Skutek namaszczenia Duchem Świętym: Bóg był z Jezusem i Jezus przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. W ten sposób święty Piotr wskazuje na Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza i wyjaśnia, skąd w Nim moc zbawienia człowieka. Taka wykładnia chrztu Jezusa Duchem Świętym pozwoliła też ojcom Kościoła twierdzić od samego początku, od świętego Ireneusza z Lyonu, że kiedy wypowiadamy słowo Chrystus albo wyznajemy, że Jezus jest Chrystusem, to znaczy Mesjaszem, czyli namaszczonym, mamy na myśli i Boga Ojca jako namaszczającego, i Jego Syna jako namaszczonego, i Ducha Świętego, który jest namaszczeniem. Trudno się więc dziwić, że Kościół udziela Chrztu Świętego w imię Trójcy Świętej, zgodnie zresztą z nakazem Jezusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta wielka tajemnica chrztu Duchem Świętym oznacza dla nas niesamowitą łaskę dziecięctwa Bożego. Trzeba jednak pamiętać, że źródłem i możliwością owocowania tej łaski, naszego bycia dziećmi Bożymi aż po życie wieczne z Bogiem, jest otwarcie na Jezusa, żywa więź z Jezusem. I dlatego
liturgia chrztu pańskiego jest tak bardzo skoncentrowana na objawieniu Jezusa i jego mesjańskiego posłannictwa. Z odczytywanego fragmentu Księgi Izajasza dowiadujemy się, że Jezus jest sługą pańskim, którego Bóg podtrzymuje, wybranym Jego, w którym ma upodobanie. Bóg sprawił, że Duch na Nim spoczął i ustanowił Go przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów. On to bez podnoszenia głosu i użycia siły ogłosił i utrwalił prawo na ziemi. Ze świadectwa Piotra wynika, że jest Słowem Boga do nas, Bożym pokojem, błogosławieństwem Bożym dla nas, naszym dobrodziejem i zbawcą, Panem wszystkich. A głos z nieba uświadamia, że jest umiłowanym Synem, którym Bóg ma upodobanie. Jeśli tak, to nie możemy lekceważyć słów psalmisty, który dobrze nam radzi, wołając w naszą stronę: oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.